W tym wideo odpowiem Ci na pytanie, jakie masz szanse na zachowanie prawa jazdy, ale kiedy wniosek o jego zabranie wypłynął z prokuratury. Z pewnością sytuacja nie do pozazdroszczenia, bo z reguły prokurator wie, co robi i wie, jak dopiec niewinnym ludziom. Cześć, nazywam się Darek Kraśnicki, jestem lekarzem medycyny transportu z Wrocławia i zacznę od maila mojego widza, no, który w jakiś dyskretnie pominięty przez siebie sposób ma styczność z prokuraturą i z wymiarem sprawiedliwości. Witam, mam prawko od ponad 5 lat, ani jednego punktu karnego, ani jednej kolizji. Mam stwierdzone zaburzenia afektywne dwubiegunowe, czyli tak zwaną chorobę dwubiegunową, uzależnienie od alkoholu, osobowość dyssocjalną i uzależnienie od wielu substancji psychoaktywnych. I moje pytanie brzmi, czy na komisji będą mieli papiery, że się leczę na CHAD i że mam osobowość nieprawidłową? No i czy się do tego przyznawać, czy nie? Dodam, że nigdy nie zostałem zatrzymany pod wpływem narkotyków ani alkoholu za kierownicą. Nie spowodowałem nigdy żadnej kolizji. Natomiast mam sądowy nakaz leczenia od alkoholu, leczenia odwykowego od alkoholu i mam to robić ambulatoryjnie. Dzisiaj dostałem zawiadomienie, że zostało wszczęte wobec mnie postępowanie administracyjne na wniosek prokuratury. No i jako powód jest podane uzależnienie od alkoholu i wielu substancji psychoaktywnych. Proszę o radę, jak najlepiej wybrnąć z zaistniałej sytuacji. No i jeśli zabiorą mi prawko, to na ile? I czy po tym czasie znowu będę musiał się zgłosić do WOMP, czy już będę mógł zrobić badania w swoim mieście? Serdecznie pozdrawiam i z góry dziękuję za odpowiedź. Abstrahując tutaj od faktu, że większość z wymienionych problemów zdrowotnych dyskwalifikuje z uprawnień do prowadzenia pojazdów mechanicznych, no jestem przekonany, że prokurator pośrednio lub bezpośrednio w jakimś piśmie przekaże lekarzom informacje o wszystkim, co jest w jego wiedzy. No, a wiedzę ma, przypuszczam, dosyć sporą. Podejrzewam, że tenże prokurator czy pani prokurator zna na tyle przepisy, że zostaniesz wypunktowany ze wszystkiego, cokolwiek może Ci zaszkodzić, no przynajmniej w kierunku prawa jazdy. No bądźmy szczerzy, w końcu to jest profesjonalista i zapewne nieraz się spotkał z taką to sytuacją. Co do przyznawania się do choroby psychicznej w Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy, na pewno przynajmniej ja bym taką zlecił, w skład badania wchodziłaby tutaj konsultacja psychiatryczna, no oraz psychologiczna. I doświadczony specjalista, psychiatra czy psycholog z pewnością potrafi uzyskać informacje o chorobie psychicznej lub przynajmniej mieć takie podejrzenie. A tutaj każde podejrzenie jest na niekorzyść Twoją. Jestem przekonany, że coś tam będzie napisane w tym wspomnianym nakazie sądowym. No, bądźmy szczerzy, w końcu jakieś zachowanie mojego widza postawiło go przed wymiar sprawiedliwości i konsekwencje tego właśnie ponosi. Prywatnie uważam, że w tym konkretnym przypadku nie ma to specjalnego znaczenia. Wystarczą w sumie te rozliczne uzależnienia od leków, od alkoholu. Z racji ustawy już tutaj mój widz podlega pozbawieniu go prawa jazdy i być może nawet na zawsze. Także czarno widzę tutaj finał badań lekarskich co do zachowania prawa jazdy. Jeżeli jesteś w podobnej sytuacji, to musisz sobie zdać sprawę, że póki nie uzyskasz pozytywnego wyniku WOMP, orzeczenia pozytywnego co do prawa jazdy w Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy, to nie masz wyboru w stosunku do innych lekarzy uprawnionych do badań kierowców, szczególnie do lekarzy prywatnych. Czyli jest tam jakiś doktor twoim wujkiem, no słuchaj, tam klepniemy, tego załatwimy, a tutaj nie. Niestety pierwszą instancją, którą musisz przejść pozytywnie, jest Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy. Na tym kończę. Jeżeli to wideo rozwiało Ci jakieś wątpliwości, daj oczywiście lajka, daj kciuka. Umieść się na swoim portalu społecznościowym Facebook, Nasza Klasa, Google+. Lub na jakimś swoim ulubionym forum. No, jak odczułeś podobną sytuację na swojej skórze, koniecznie skomentuj to tutaj pod tym filmikiem wideo.
są tam formularze i parę zdań warto, abyś napisał. Być może Twoja unikalna wiedza przyda się komuś, kto wpadł w podobne tarapaty. Jeżeli nie jesteś jeszcze moim subskrybentem, dołącz już do tego elitarnego grona teraz. Po prostu po mojej prawej stronie, tu na dole i tutaj gdzieś na górze są linki subskrypcji, wystarczy kliknąć i w ten sposób nie ominiesz żadnego ciekawego materiału. Także mówił Darek Kraśnicki z Wrocławia i do zobaczenia w moim kolejnym wideo. Jeżeli oglądasz ten filmik i mimo wszystko nie miałeś takiej sytuacji, to musisz sobie zdawać sprawę, że wchodząc w jakikolwiek konflikt z prawem, musisz się spodziewać również kar dodatkowych. I utrata prawka jest tutaj na tyle dotkliwa, że stosuje się w różnych innych sytuacjach i to nie mających nic wspólnego z wykroczeniami drogowymi, zjeżdżeniem samochodem, czy motocyklem, czy czymkolwiek. Jest to po prostu taka, jakby to powiedzieć, jak cienie kijem, to pałką. Z tych grup, co mi przychodzą do głowy, są to alimenciarze. Sam wiem, że tam jakiś Sąd Najwyższy czy Trybunał Konstytucyjny najpierw powiedział, że nie wolno zabierać, teraz nagle coś tam zmienili, już wolno zabierać, prawda? No, na zdrowy rozum, jeżeli ten alimenciarz ma coś zarabiać, no to musi czymś tam jeździć do roboty. No ale widocznie, jak będzie jeździł autobusem, no to zarobi więcej i będzie te alimenty spłacał niż jeżdżąc samochodem, no, czyli alimenciarze czy jakieś inne podpadziochy mogą się tej sytuacji obawiać. Także jeżeli balansujesz na granicy prawa, to lepiej przemyśl sobie już dzisiaj późniejsze, często bolesne konsekwencje swojego postępowania. Z prokuratorem jak z koniem, no, raczej się nie pokopiesz. No i bądźmy szczerzy, nie zawsze mądry Polak jest po szkodzie. Mówił Darek Kraśnicki z Wrocławia, lekarz specjalista medycyny transportu i do zobaczenia w moim kolejnym wideo.